od dziecka marzyłam, aby zdobyć medal na Igrzyskach Olimpijskich. Dorastałam na wsi, pomagając w gospodarstwie. Tata uczył mnie, że jeżeli masz jakiś cel, musisz się temu poświęcić. Bez tego nie zajdziesz na szczyt. Nikt za ciebie tego nie zrobi. W 2012 roku czułam, że moja kariera stoi w miejscu. Przestałam się rozwijać. Moje marzenia zaczęły się oddalać. Aby móc je spełnić, przeprowadziłam się do wielkiego miasta. Tam, gdzie trenują mistrzowie. Musiałam zostawić to, co znałam i kochałam. Ale wiedziałam, że to konieczne. Początki były trudne. W Warszawie czułam się nieswojo. Wiedziałam, że to dla mnie wielka szansa. Ale czułam, jakbym straciła wszystko. Aż przyszedł moment, gdy już sama nie wiedziałam, co powinnam dalej robić. Wtedy przypomniałam sobie słowa taty wypowiedziane na farmie. To było to. Bez ciężkiej pracy nie osiąga się sukcesu. Od tej pory nie było zmiły się na treningach. A po treningach pracowałam z psychologiem, wizualizowałam swój sukces, dbałam o dobre odżywianie i regenerację. To była moja misja. Igrzysk w Rio nie zapomnę do końca życia. Ważny bieg dla Joanny Jóźwik, reprezentantka Polski w walce o finał. Będzie w stanie tego dokonać, miała dobry sezon. Zrozumiałam, że wcale nie straciłam tego, co kiedyś musiałam zostawić za sobą. To ciągle jest we mnie. Napędza mnie. Teraz już wiem, że nadszedł mój czas. Na razie Jasia Jóźwik nieco zamknięta, ale ona ma taką taktykę. To już ostatnie finiszowe metry. Polka na razie daleko. E na końcu stawki, ale teraz będzie musiała przejść na zewnętrzną i wyprzedzać kolejne rywalki. Jeszcze sporo do tych, które są na pierwszym, drugim miejscu, ale Jasia biegnie coraz szybciej. Rywalki słabną, a ona jest mocna. Jest mocna. Zrobi to. Zrobiła. Brawo, Jasia. Jest wielki finał Polki. Medal olimpijski, moje marzenie z dzieciństwa, jest już tak blisko. Mogę go nieomal dotknąć. Znakomity występ Joanny Jóźwik. Brawo! Dziękuję, tato. Zawdzięczam to tobie. Podążaj za marzeniami, bez względu na wszystko.